Kilka dni temu prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek wystosował do prezydenta Szczecina, marszałka województwa i wojewody zachodniopomorskiego, a także wszystkich lokalnych polityków list otwarty, w którym zaapelował o wsparcie, gdyż płynność finansowa klubu, który właśnie wszedł do ekstraklasy, jest poważnie zagrożona. W środę odbyło się spotkanie prezesa z odbiorcami listu. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat długa, na temat Pogoni w kontekście wyzwań, bo dzisiaj dla nas wszystkich, myślę, Pogoń to jest jedno wielkie wyzwanie, ta ekstraklasa. To tak jak już po tym, gdy się przestaliśmy, czy dalej się cieszymy, ale gdy przestaliśmy tak bardzo emocjonalnie radować się z faktu, że jesteśmy w ekstraklasie, no to przyszła ta rzeczywistość. Ta rzeczywistość to jest przede wszystkim budżet. Jarosław Mroczek zaznaczył, że koszty gry w ekstraklasie są zdecydowanie wyższe niż w rozgrywkach klasy niższej, stąd potrzeba zwiększenia inwestycji w klub. Jak mówi, kwota 20 milionów złotych powinna być kwotą wystarczającą. On oczywiście może się zmienić, jeżeli na przykład w okresie przerwy zimowej pojawią się jakieś nowe źródła finansowania i będziemy wtedy chcieli wzmocnić drużynę jeszcze bardziej niż poza tymi ruchami, które teraz zrobiliśmy, to wtedy może to ulec jakiejś korekcie. Na dzisiaj to jest ten poziom i ten poziom daje nam, tak jak mówiłem, gdzieś tam pod koniec ekstraklasy miejsce, jeśli idzie o budżet. Uczestniczący w spotkaniu prezydent Szczecina Piotr Trzysterz zapewnił swoje wsparcie dla klubu, który dzięki wejściu do ekstraklasy stał się wizytówką i dumą naszego miasta. Na wspomnianą ekstraklasę czekaliśmy przecież wiele lat. Pogoń na pewno jest wartością nie tylko dla Szczecina, ale dla naszego regionu i do tej pory rozwój Pogonia, właściwie dojście do ekstraklasy, no, było głównie finansowane przez właścicieli prywatnych i przez miasto Szczecin. Przypomnę, że miasto wyłożyło ponad 12 milionów złotych w bieżące utrzymanie zespołu. Inwestycje, o których mówił prezydent, dotyczą przede wszystkim stadionu. Mowa o toaletach, punkcie medycznym czy wymianie trzesełek. Marszałek województwa zapewnił, że w przyszłorocznym budżecie znajdzie dodatkowe pieniądze dla klubu. Podobną obietnicę złożył prezydent Piotr Trzystek. Też potwierdziłem, proszę Państwa, to nasze zaangażowanie na przyszły rok. Do projektu budżetu wpiszemy 3 miliony złotych, a więc w porównaniu do tej kwoty, która była w tym roku, to jest wzrost o 50%, licząc premii oczywiście. I myślę, że to jest adekwatne do naszych możliwości. List otwarty prezesa Mroczka stanowił wołanie o pomoc. Ważne jest, żeby wokół klubu piłkarskiego tworzyła się pozytywna atmosfera, która będzie sprzyjać pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych. Utrzymanie klubu nie będzie jednak możliwe bez wsparcia ze strony miasta i województwa. Budżet tegoroczny będzie więc dziurawy. Walka toczy się o to, by następne takie nie były. Wiele jakby tematów czy rozmów prowadzonych zarówno z panami, jak i z innymi zewnętrznymi podmiotami ciągle się toczy i myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć i mając doświadczenie tam 20-paroletnie kierowania różnymi firmami, że dopniemy ten budżet, tylko go nie dopniemy na pewno. To, co powinniśmy zrobić, mieć dopięty na 1 lipca, nie mamy go dopiętego, tak? Jest dziura budżetowa, ale dopniemy go gdzieś w perspektywie października, pewnie listopada. Pogoń Szczecin wraca do ekstraklasy po 5 latach przerwy. Warto tę szansę wykorzystać i postarać się o godne miejsce w lidze. Nie będzie to jednak możliwe bez pieniędzy, ale nie od dziś wiadomo, że sukces musi kosztować.